And I thank you for the gifts of our translators. Dziękuję także za dar naszych tłumaczy. And pray that you'll help them and bless them in their service. I modlę się o to, abyś im pomagał i błogosławił w ich służbie. But in all of this, Lord, I pray that we may come closer to you in our Christian journey. Ale w tym wszystkim, Panie, modlę się o to, abyśmy mogli wszyscy zbliżyć się do Ciebie w naszej drodze chrześcijańskiej. So that we can serve more effectively in your name. Abyśmy mogli służyć w Twoje imię bardziej skutecznie. And all of this I pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. A wszystko to modlę się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. We will also have some question times. Będzie także czas na zadawanie pytań. And if you ask a question, a kiedy zadacie pytanie, please be sure it's a question. Upewnijcie się, że to jest rzeczywiście pytanie. It's not really intended to be an opportunity for you to preach about something for 10 minutes. Bo ten czas na zadawanie pytań nie jest przeznaczony na to, żeby ktoś wygłaszał kazanie, na przykład 10-minutowe. So it should be a question. Zależy nam, żeby to były pytania. Let me make some general comments. Zacznę od takich ogólnych komentarzy. The church needs leaders at every level in her life. Kościół potrzebuje liderów, przywódców na każdym poziomie jego życia. And more the church wants lay people to enter into leadership positions. Wants lay people, laity, not priests. I co więcej, Kościół potrzebuje świeckich, aby zajmowali funkcje, podejmowali się funkcji przywódczych. And we need leaders at the international level. Potrzebujemy liderów na szczeblu międzynarodowym. People who could organize a conference like this one. Na przykład ludzi, którzy będą mogli zorganizować konferencję taką jak ta nasza. We need people at the national level in our countries. Potrzebujemy przywódców także na szczeblu krajowym. Most countries have a national service committee for the charismatic renewal. W większości krajów jest taka struktura, która jest na szczeblu krajowym odpowiedzialna za odnowę charyzmatyczną. We need leaders in the local church. Potrzebujemy także przywódców w kościołach lokalnych. People who will serve their priests and help them in the parish. Ludzi, którzy będą służyli księżom i pomagali w parafii. And we need leaders in smaller communities, prayer groups and parish groups. I potrzebujemy także przywódców w mniejszych grupach, grupach modlitewnych, w mniejszych wspólnotach i w grupach parafialnych. All these areas need people to follow as leaders in today's church. Na wszystkich tych szczeblach potrzebujemy ludzi, którzy będą przywódcami. All of them have the same basic target. Wszyscy ci ludzie mają taki sam cel podstawowy. And that target is to lead people to Jesus Christ. Ten cel to jest prowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa. This is the task of everybody in leadership. To jest zadanie każdej osoby, która pełni funkcję przywódczą. So the question people can ask leaders is a very simple one. A zatem pytanie, które ludzie mogą zadać swojemu przywódcy, jest bardzo proste. Are you bringing people into a closer relationship with Jesus? Czy prowadzisz ludzi do tego, aby nawiązywali bliższą relację z Jezusem? And are people following you? I czy ludzie idą za tobą? If nobody follows you, jeśli nikt za tobą nie idzie, you're not leading anything. To nic nie prowadzisz, nikogo nie prowadzisz. If you want to know if somebody is a good leader, jeśli chcemy wiedzieć, czy ktoś jest dobrym przywódcą, you have a look at who is following them. Trzeba spojrzeć na to, kto za nim idzie. Because that is very important. Bo to jest bardzo ważne. But they are leading people
to Christ. Ponieważ prowadzą ludzi do Chrystusa. And a leader cannot lead people unless they are going there themselves. A przywódca nie może prowadzić ludzi, jeżeli sam w tę stronę nie idzie. I need to be going closer to Christ all the time. Ja muszę się sam zbliżać do Jezusa cały czas bardziej. Otherwise I can't lead others to Christ. W innym przypadku nie mógłbym nikogo do Chrystusa przyprowadzić. And Christian leadership is different in many ways from worldly leadership. Przywództwo chrześcijańskie w wielu sferach różni się od przywództwa w rozumieniu światowym. Christian leaders are servants. Przywódcy chrześcijańscy są sługami. Pope Francis has said several times he does not like the word leader. Papież Franciszek wielokrotnie mówił, że nie podoba mu się słowo lider, przywódca. He likes the word servant. On lubi słowo sługa. He describes himself as a servant. Sam siebie, sam o sobie mówi sługa. And this is a big contrast to the world's idea of a leader. A to jest ogromny kontrast z pojęciem przywództwa w rozumieniu świata. When you talk about a leader in the business world, for example, kiedy mówimy, myślimy przywódca w świecie biznesu, you look for somebody who is exercising authority over a lot of other people. To myślimy o kimś, kto sprawuje władzę nad wieloma ludźmi. In the business world, a leader will always have targets. W świecie biznesu liderzy mają również swoje cele. They would have financial targets. Na przykład cele finansowe. They have to make a certain amount of money. Bo mają wygenerować pewną sumę pieniędzy. They will have targets in what they produce. Będą mieli cele produkcyjne. Or what they have to sell. Albo cele sprzedażowe. If you read your newspaper, czytając gazety, you will find that in the financial pages, czytając część finansową w gazetach, they always write about whether companies are going up or down. Zawsze można znaleźć informacje o tym, że część spółek wzrasta, a niektóre spadają. They are going up if they make more money. Wzrastają, rozwijają się, kiedy generują więcej pieniędzy. Or if they sell more products. Albo kiedy sprzedają więcej produktów. Or if they are more profitable. Albo jeżeli mają większe zyski. If they're not doing those things, they're going down. Jeżeli tego nie realizują, to spadają. In the business world, you have to be successful. W świecie biznesu musisz odnosić sukces. W świecie biznesu musisz odnosić sukcesy. If you are not successful, you won't be the boss for very long. Kiedy nie odnosisz sukcesów, nie pozostaniesz szefem zbyt długo. And these are all outward signs of good leadership in the industry world. I to są takie zewnętrzne znaki dobrego przywództwa w świecie biznesu. And in that business world, people expect certain signs of how important they are. W tym świecie biznesu przywódcy oczekują też takich znaków, jak wielkie mają oni sami znaczenie. How big is your car? Na przykład, jak duży masz samochód? Do you have a chauffeur driving you? Czy masz szofera, kierowcę? How many secretaries are working for you personally? Ile masz osobistych asystentek? Which important people in the business world do you know? Które ważne osoby w świecie biznesu znasz? It's to do with status and prestige. To ma wiele wspólnego ze statusem i z prestiżem. Signs of success. To są te znaki powodzenia, znaki sukcesu. Are very important. Które są bardzo ważne. In the Christian world, natomiast w świecie chrześcijańskim, none of these values apply. Te wartości w ogóle nie mają znaczenia. Signs of success should not even be visible.
znaki sukcesu, powodzenia w ogóle nie powinny być widoczne. The only signs of success that people should see. Jedynymi znakami sukcesu, które ludzie powinni widzieć, are whether you are bringing more people to Jesus. To czy jedyny taki znak, który ludzie powinni widzieć, to to, czy prowadzisz ludzi do Chrystusa. And if you are doing that, a jeśli tak się dzieje, jeżeli prowadzisz ich do Chrystusa, you won't be given a bigger car, to nie dostaniesz większego samochodu or a higher salary, albo wyższej pensji. You probably don't have a salary anyway. Zresztą tak czy inaczej pewnie nie masz pensji. None of the rewards will come to you. Żadne takie nagrody, żadnych takich nagród nie dostaniesz. The person who will reward you is the Lord. Ponieważ osoba, która cię nagrodzi, to jest Pan. And he will bless you in his way. A on cię pobłogosławi na swój sposób. Now, this doesn't mean that you can't bring Christian principles into the world of business. To oczywiście nie znaczy, że nie można przenieść zasad chrześcijańskiego przywództwa do świata biznesu. You should. Powinniśmy nawet to robić. But it's a little bit difficult. Tylko że to jest trochę trudne. You can't tell your secretary that you love her. Nie możesz powiedzieć swojej asystentce, że ją kochasz. It would be looked upon with some surprise. Myślę, że spotkałoby to się z pewnym takim niedowierzaniem i zakłopotaniem. You can't tell your sales director that you love him. Nie możesz powiedzieć swojemu dyrektorowi sprzedaży, że go kochasz. Of course, in a Christian sense, you should love him. Oczywiście w znaczeniu chrześcijańskim powinieneś go kochać. But you need to do it silently. Ale powinieneś to robić po cichu. What you can do. Natomiast możesz zrobić co innego. In the world of business. W świecie biznesu. Is you can be completely honest. Możesz być całkowicie uczciwy. And completely trustworthy. I budzić zaufanie. And you can be open to helping the people who are working for you and with you. I być otwarty na pomaganie ludziom, którzy pracują dla ciebie i z tobą. But you can only do it to the extent that they ask you to help them. Ale oczywiście to ostatnie tylko w takiej mierze, w jakiej zwrócą się do ciebie o pomoc. When I was baptized in the Holy Spirit in 1976. Kiedy otrzymałem chrzest w Duchu Świętym w 1976 roku. I had an office in the city of London. Miałem biuro w City, w Londynie. And about 30 people working in my office. Z około 30 osobami pracującymi w moim biurze. Now, when I went to work the day after being baptized in the Holy Spirit. Kiedy nazajutrz po otrzymaniu chrztu w Duchu Świętym poszedłem do biura. I wanted to say to them all, I love you. Chciałem im powiedzieć wszystkim, kocham was. That would have been suicide. Ale to byłoby samobójstwo. So I tried to figure out in the following weeks how I could demonstrate this. Więc w ciągu następnych tygodni starałem sobie wyobrazić, w jaki sposób mógłbym to okazać. And so the first thing I did was I left the door to my personal office open. Pierwsza rzecz, na którą się zdecydowałem, to było pozostawienie otwartych drzwi do mojego osobistego biura. I only closed it when we were having a very confidential discussion. Zamykałem je tylko wtedy, kiedy mieliśmy bardzo poufne rozmowy. And I said to the people working for me, if you have any problems, you are welcome to come and talk to me. Powiedziałem też ludziom, którzy ze mną pracowali, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, zapraszam, przyjdźcie do mnie, jestem otwarty. They were a little bit surprised. Trochę byli zaskoczeni. But they kind of accepted it. Ale zaakceptowali to. And the next day our junior secretary. I następnego dnia nasza młodsza sekretarka. 17 years old. 17-letnia. Came into the office weeping. Przyszła do pracy chlipiąc. And I just said to her, if there's anything I can do to help you, come and ask me.
Powiedziałem jej więc, jeżeli mógłbym coś dla ciebie zrobić, żeby ci pomóc, po prostu przyjdź i powiedz. 2 minutes later she came into my office. 2 minuty później zgłosiła się do mojego biura. Weeping, crying. Chlipiąc, płacząc. And she told me that her pet cat, which she loved very much, had been killed the previous night by a large truck. I powiedziała mi, że jej ukochany kot został zabity poprzedniej nocy przez ciężarówkę. And her question for me was, do cats go to heaven? I jej pytanie brzmiało, czy koty idą do nieba? Because she wanted to see her cat again. Ponieważ chciała go spotkać jeszcze potem. This was 9 o'clock Monday morning. To była 9 rano, poniedziałek. A deeply theological question. Bardzo głębokie teologiczne pytanie. So I said, Lord, help. Powiedziałem, Panie, ratuj. And the Lord gave me a kind of answer. I Pan dał mi swego rodzaju odpowiedź. I said to her, Julie, when you go to heaven, you will be completely happy. Powiedziałem do niej, Julie, kiedy pójdziesz do nieba, będziesz absolutnie szczęśliwa. Heaven is a place where you are totally at peace and joyful. Niebo to jest takie miejsce, gdzie jesteś absolutnie spokojna i szczęśliwa. Now, if when you are in heaven, you need your cat to make you completely happy. Natomiast jeżeli w niebie będziesz potrzebowała kota, swojego kota po to, żeby cię uszczęśliwił, he will probably be there. To on prawdopodobnie tam będzie. It was a clever answer, wasn't it? Bardzo inteligentna odpowiedź, prawda? And she said, really? A ona powiedziała tak? I said, yes, if you need the cat to make you happy, he will be there. Powiedziałem, tak, jeśli będziesz potrzebowała kota, żeby cię uszczęśliwił w niebie, to on tam się znajdzie. Oh, she was so pleased. She put away a handkerchief. O, była taka szczęśliwa, odłożyła od razu chusteczkę. Thank you so much, you are so kind. Dziękuję panu bardzo, jest pan taki uprzejmy. I just said, thank you, Lord, that was really helpful. A ja powiedziałem, dzięki panie, to było bardzo pomocne. No complicated theology about animals in heaven. W ogóle bez żadnych odwołań skomplikowanych teologicznych na temat zwierząt w niebie. And she told people in the office, oh, Charles was so helpful about my dead cat. I powiedziała wszystkim w biurze, Charles był tak miły i tak pomocny w tym problemie z moim kotem. So the next morning my sales director, a man of about 45, comes into my office. Następnego ranka do mojego biura przyszedł dyrektor sprzedaży, człowiek, mężczyzna około 45 lat. Can I speak to you? Pyta, czy mogę z tobą porozmawiać? I thought, I don't think this will be about cats. Pomyślałem sobie, to chyba nie będzie o kotach. And he said to me, last night my wife left me. Powiedział, wczoraj w nocy moja żona mnie opuściła. She has gone with another man. Odeszła z innym facetem. And I don't know what to do. I nie wiem, co mam zrobić. So, I mean, I could help him in a way more easily than the secretary with the dead cat. W pewien sposób mogłem mu pomóc łatwiej niż sekretarce z problemem z jej kotem. He needed somebody to talk to. Ponieważ tak naprawdę on potrzebował kogoś, z kim mógłby porozmawiać. Who would listen with a sympathetic ear. Kto by go wysłuchał z empatią? And would ask questions that would help him. Ze współczuciem i ewentualnie zadałby mu pytania, które by mu pomogły. And from that day onwards. I od tego dnia. Whenever somebody in the office had a problem, they used to come through my door. Kiedy ktokolwiek w biurze miał jakiś problem, przychodził do mnie. As long as it was a personal problem. Tak długo, jak to był problem osobisty. When it was a problem with their job, it was a little bit more the old style. Jeżeli chodziło o problemy związane z pracą, to tutaj zachowali jakby stare, bardziej stare zasady. Because then I had to behave as the boss. Bo wtedy musiałem się zachowywać jako szef. But they knew that even when I behaved as the boss, I was caring for them. Ale
chciałem, żeby wiedzieli, że nawet jeżeli muszę się zachowywać jako szef, to troszczę się o nich, zależy mi na nich. I'm going to move on to some other questions. Przejdę teraz do innych kwestii. But you can bring Christian principles of care and concern into your working environment. Ale to jest rzecz pewna, że można przenieść do biznesowego zarządzania, zasady zarządzania chrześcijańskiego, które polegają na trosce i na zainteresowaniu. So let me move on to talk about Christian leadership as servant leadership. Teraz pozwólcie mi powiedzieć więcej na temat przywództwa chrześcijańskiego jako przywództwa służebnego. So now I'm going to talk about leadership in the church. Bo opowiem teraz o przywództwie w Kościele. This can be the charismatic renewal. Na przykład w odnowie charyzmatycznej. Your prayer group. Albo w grupie modlitewnej. Your parish. W parafii. And it's the example of Jesus we are trying to follow. Tutaj staramy się robić tak jak Jezus. And you have two models in the life of Jesus. W życiu Jezusa pojawiły się dwa modele. He was leading his disciples very clearly. Prowadził swoich uczniów bardzo jasno, konkretnie. And they were following him. I szli za nim. When you think about the way he called them, it is really quite supernatural. Kiedy pomyślimy o sposobie, w jaki ich powoływał, to naprawdę jest coś nadnaturalnego, coś nadprzyrodzonego. He just calls them by name and says, follow me. On po prostu zwracał się do nich po imieniu i mówił, pójdź za mną. And they leave whatever they are doing. Zostawiali wszystko, co robili i po prostu szli za nim. They don't ask him a lot of questions. Nie zadawali mu wielu pytań. I would have had lots of questions. Ja to miałbym mnóstwo pytań. Well, where are we going? Na przykład, dokąd idziemy? Will Sue like it if she comes with me? Czy Sue będzie się to podobało, kiedy pójdzie ze mną? What about the children? A co z dziećmi? How are we going to live? Jak będziemy żyli? But they don't ask anything, they just follow him. Ale oni o nic nie pytali, po prostu szli za nim. So the fishermen leave their nets and their boats and go with Jesus. Rybacy po prostu pozostawiali swoje łodzie, sieci i szli za nim. He had an authority. Miał władzę. But he is also the person who washes their feet. Ale był również osobą, która myła im nogi. And in Christian leadership we have a delicate tension between authority and service. W przywództwie chrześcijańskim jest pewne napięcie pomiędzy władzą i służebnością. We are called to be servants. Jesteśmy powołani do tego, aby być sługami. And we serve people. I służymy ludziom. We try to meet their needs. Staramy się odpowiedzieć na ich potrzeby. We try to help them to grow in their relationship with the Lord. Staramy się im pomóc we wzrastaniu w ich relacji z Bogiem. But there will be times when we have to make a decision. Ale są również momenty, kiedy musimy podjąć decyzję. Which will not be in the view of everybody the right decision. A taka decyzja może być uznana za niedobrą decyzję przez niektórych. Nie wszyscy uznają ją za dobrą. Some will agree. Niektórzy się z nią zgodzą. Some may not. Ale niektórzy mogliby się nie zgodzić. But if you're a leader, you have the responsibility of taking decisions. Ale jeżeli jesteś liderem, to masz również odpowiedzialność po podejmowaniu decyzji. I mean, we have the example of Jesus and Peter. Weźmy sobie na przykład Jezusa i Piotra. Jesus says, I will go to Jerusalem and there they're going to kill me. Jezus powiedział, pojadę do Jerozolimy i tam mnie zabiją. Peter's response is, don't be silly, Lord, don't go there. Odpowiedź Piotra. You can't do that.
Panie, nie możesz tego zrobić, nie bądź głupi, nie jedź tam. You can't go there if they're going to kill you, don't be ridiculous. Nie bądź śmieszny, nie możesz tam pojechać, jeżeli zamierzają cię zabić. But Jesus is the authority. Ale Jezus jest władzą. So he says, shut up, Peter. Więc powiedział Piotrowi, zamknij się. You don't know what you're talking about. Nie wiesz w ogóle, o czym gadasz. And sometimes you have to say that to people. I czasem wy też musicie to powiedzieć ludziom. Very nicely, of course. Oczywiście w miły sposób, uprzejmie. And what has often happened with Christian leaders is they have become one type or the other type. To, co często dzieje się z przywódcami chrześcijańskimi, to, że bardziej są albo jednym typem, albo drugim typem. So some have taken authority and tell people what to do all the time. Niektórzy z nich po prostu biorą władzę w swoje ręce i cały czas mówią ludziom, co mają robić. That's not right. To nie jest w porządku. But others have become servants all the time. Inni z kolei zostają sługami i cały czas służą. So they do what anybody says. Więc robią to, cokolwiek ktokolwiek im powie. And actually that's not right either. I tak naprawdę to też nie jest w porządku. Yes, we are servants. Oczywiście tak, jesteśmy sługami. But that doesn't mean we just always do what other people want. Ale to nie oznacza, że mamy zawsze robić to, czego inne osoby oczekują. There are times when we have to look at what is best for the whole group. Są takie momenty, kiedy musimy się przyjrzeć, co jest najlepsze, co będzie najlepsze dla całej grupy. And that may be different from what this person wants. A to mogłoby się różnić od tego, co ta konkretna osoba by chciała. So we have to be strong leaders. Więc mamy być mocnymi przywódcami. With servant hearts. Z sercem sługi. And this is an interesting tension. I tu jest właśnie to napięcie się pojawia. Bardzo interesujące. And we need wisdom to see which we are doing on different occasions. I potrzebujemy mądrości, aby wiedzieć, co robimy w różnych okazjach. Because Christian leadership is not about pushing ourselves forward all the time. Bo przywództwo chrześcijańskie nie polega na wychodzeniu przed szereg, przejmowaniu prowadzenia cały czas. Nor is it about responding to the strongest group of people. Nie polega również na tym, aby cały czas odpowiadać na potrzeby najsilniejszej grupy ludzi. And always doing what they want. I robić zawsze to, co chcą, co oni chcą. Nor is it about ignoring them and looking after the weakest person all the time. Ale nie polega też na tym, aby ich zignorować i zajmować się cały czas najsłabszymi osobami. What it's really about is responding to what the Lord is asking. Tak naprawdę polega ono na tym, żeby odpowiadać na to, o co prosi nas Pan. Now we are always concerned about the weakest. Oczywiście zawsze jesteśmy zainteresowani tymi najsłabszymi. This is one of the strongest messages of Pope Francis. To jest jeden z najsilniejszych przekazów papieża Franciszka. But once we take care of the weakest, ale kiedy już zatroszczymy się o tych najsłabszych, we also have to move forward with the bigger group. Musimy także iść do przodu z większą grupą. So we need to respond to the call of God. A zatem musimy odpowiadać na powołanie, na wołanie Boga. Now, Christian leadership is a call from God. Chrześcijańskie przywództwo to jest wołanie Boga. We can't just decide I'm going to be a Christian leader. Nie możemy tak po prostu sobie zdecydować, że będę chrześcijańskim przywódcą. And go to the prayer group and say I am now going to be your leader. Pójść na spotkanie grupy modlitewnej i powiedzieć od dzisiaj ja będę waszym liderem. Leadership is a calling from God. Przywództwo to jest powołanie od Boga. And a calling from God is something that has to be discerned not only by me,
but by others with me. A powołanie od Boga to jest coś, co się rozeznaje. I nie tylko ja mam to rozeznać, ale mają to też rozeznać ludzie w moim otoczeniu. So others have to see that God has anointed Magdalena. Więc inni muszą zobaczyć, że Bóg namaścił Magdalenę. She feels God has called her. Poczuła, ona czuje, że Bóg ją powołał. We recognize God's anointing is upon her. My uznajemy, że namaszczenie Boga jest nad nią. So we invite her to be a leader. Więc zapraszamy ją do tego, aby była przywódcą. And she feels to say yes is to respond to what God is asking her. A ona poczuje, że odpowiedzenie tak to będzie odpowiedź na to, czego Bóg od niej oczekuje. So it's not just a personal decision. Więc to nie jest tylko decyzja osobista. Others need to see it. Inni muszą to też widzieć. We see this in the church among the clergy, the priests. Widzimy to w kościele wśród księży, wśród kleru. When somebody comes forward to see his bishop and says, I feel God is calling me to become a priest. Kiedy ktoś zgłasza się do biskupa i mówi, czuję, że Bóg powołuje mnie do tego, abym był księdzem. There is a process of discernment. Następuje proces rozeznania. Is this correct? Czy to jest rzeczywiście tak? Do we agree with this? Czy zgadzamy się z tym? Has this person the gifts to be a priest? Czy ta osoba ma dary, które mi będzie mogła być księdzem? Is God really calling him? Czy Bóg naprawdę go powołuje? So it's a process, not just my decision. Więc to jest cały proces, nie tylko moja decyzja. When I was baptized in the Holy Spirit in 1976. Kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym w 1976 roku. The only thing the Lord said to me after this. Jedyną rzeczą, którą Pan powiedział mi potem. Was he said, you don't know my word. Powiedział, nie znasz mojego słowa. And I said to the Lord, well, I know some of the stories. No, powiedziałem, znam trochę tych historii tam. I'm a good Catholic, I hear the word spoken at Mass. Jestem dobrym katolikiem, słucham tego, co się mówi na mszy. And he just said to me, you don't know my word. A on powiedział mi, ty nie znasz mojego słowa. And I knew what he meant. I wiedziałem, o co mu chodzi. I didn't know the Bible. Nie znałem Biblii. I knew bits of it. Znałem pewne fragmenty. I spent 2 years reading the Bible. Następnie spędziłem 2 lata czytając Biblię. I didn't read anything else. Niczego innego nie czytałem. Except the sports pages in the newspaper. Tylko strony poświęcone sportowi w gazetach. I read the word in all kinds of different ways. Czytałem słowo na różne sposoby. And people were getting a bit fed up with me. Ludzie trochę mnie mieli dosyć. They were saying to me, well, why don't you do something? Mówili, czemu czegoś nie zrobisz? And I said, well, I'm reading the word. Mówiłem, ale przecież czytam słowo. Yeah, but you should do something. Ale oni mówili, ale powinieneś coś zrobić. And I said to them, when the Lord tells me, I will do something. I wtedy mówiłem im, kiedy Pan mi powie, ja coś zrobię. In 1978, 2 years later, 2 lata później, w 1978 roku, I was persuaded by the members of the prayer group we attended to go to a charismatic conference. Członkowie grupy modlitewnej, w której byłem, przekonali mnie, że powinienem jechać na konferencję charyzmatyczną. I wasn't very keen. Nie byłem bardzo zainteresowany. But I agreed to go. Ale zgodziłem się, żeby pojechać. The first day of the conference, I didn't really like it very much. Pierwszego dnia w ogóle mi się nie podobało. I sat in the hall next to a man who was a crazy charismatic. W auli usiadłem koło człowieka, który był takim szalonym charyzmatykiem. Every time we were worshiping God, he grabbed my hand and waved it in the air. Za każdym razem, kiedy mieliśmy uwielbiać,
On łapał mnie za rękę i wymachiwał w powietrzu. He never spoke to me in English. Nigdy się do mnie nie odezwał po angielsku. He just used to turn to me, go, "Shindaramandi adio, shamandai, shamandai." On tylko cały czas mówił do mnie w językach, szalala. And I was stuck next to him for the whole morning. I spędziłem obok niego całe przedpołudnie. So in the afternoon I moved. Więc po południu się przesiadłem. But I sat next to an elderly lady. Usiadłem koło starszej pani. And she wanted to love me. A ona chciała mnie ukochać. So all I got was hugged all afternoon. Więc to co dostałem to przytulanie przez całe popołudnie. And I wasn't very keen on that either. I jakoś nie byłem zainteresowany za bardzo. Then we had mass and that was okay. Potem była msza i to było w porządku. And then in the evening after mass, I was having a glass of beer in the bar. A wieczorem po mszy piłem sobie piwo w barze. With some members of my prayer group. Z członkami mojej grupy modlitewnej. And they were all saying how wonderful a conference was. I oni mówili, jak wspaniała konferencja. And I was saying, oh yes, yes, it's wonderful. I ja mówiłem, o tak, tak, jest wspaniale. But I was thinking, maybe I could go home tomorrow night. Ale myślałem sobie w duchu, może mógłbym pojechać do domu już jutro wieczorem. I could always say my company had telephoned me and I had to go. Mógłbym powiedzieć, że dzwonili do mnie z firmy i muszę jechać. And a priest walked through the bar past the table where we were sitting. Przechodził przez ten bar ksiądz. Przechodził obok stolika, przy którym siedzieliśmy. He was a Scottish priest, Margaret. To był ksiądz szkocki. And he stopped when he was next to me. Zatrzymał się, kiedy był tuż przy mnie. And he looked at me. Spojrzał na mnie. And he said, "What's the matter with you?" I powiedział, co z tobą? I said, "Nothing, I'm having a wonderful time." Powiedziałem, no nic ze mną, super się bawię. "No, you're not," he said. A on powiedział, wcale nie. "Come with me, I'm going to pray for you." Chodź ze mną, pomodlę się za ciebie. Grabbed me by the hand and took me. Złapał mnie za rękę i odciągnął mnie. I had my beer, I couldn't. Nawet nie zdążyłem złapać piwo. We went into another room. Przeszliśmy do innego pomieszczenia. Now, I had seen him pray for somebody in the afternoon. Widziałem, jak wcześniej w ciągu popołudnia modlił się na mnie. He had laid hands on. Jakieś dwa jardy odsunąłem się od niego. And then I adopted the position which is not friendly for being ministered to. I przyjąłem pozycję, która nie okazuje, że jakoś z przyjemnością witam, że ktoś mi posługuje. I put the right foot forward. Wystawiłem prawą nogę do przodu. And left foot at right angle. A lewą nogę ustawiłem prostopadle. And I stared at him. I patrzyłem na niego. And he looked at me. Patrzył na mnie. And he went away about 2 meters. Odsunął się o jakieś 2 metry. He put his hand in his pocket. Włożył rękę do kieszeni. And he said, "Lord, bless Charles." Pan powiedział tak, Panie, pobłogosław Charlesa. And I was on the floor. I leżałem. I was on the floor. Leżałem. And he came over to me. Podszedł wtedy do mnie. And he knelt down beside me. Stanął za and he took obok out, mnie. He took out blessed oil. Wyjął olejek. And he prayed for me for 1 hour. I następnie modlił się nade mną przez godzinę. He anointed me with oil, forehead, lips, ears, hands, feet. Namaścił mnie olejkiem, czoło, usta, ręce, nogi, uszy. And he prayed that the Lord would give me gifts so that I could fulfill the Lord's calling. I prosił za mnie, aby Pan dał mi takie dary, abym mógł wypełnić Jego powołanie. He knelt and he prayed that I would have leadership gifts. Modlił się o to, abym miał dary przywództwa. That I would have teaching gifts. Dary nauczania. That I would have writing gifts. Dar pisania. That I would have pastoral gifts. Dary pasterskie. That I would have all these gifts he prayed for. I że mówił, że będę otrzymam wszystkie te dary, o które się modlił. And he prayed a lot in tongues. I wiele się modlił w językach. And he prayed particularly that the Lord would call me
to the area of ministry where he wanted me. I modlił się szczególnie za to, żeby Pan powołał mnie do takiej służby, w której chciał mnie widzieć. And after an hour he disappeared. A potem po prostu zniknął. I stayed there for a while. Trochę tam zostałem, trochę Then czasu. I went to my bedroom. Potem poszedłem do pokoju. I took out my scriptures. Wyjąłem Biblię, Pismo Święte. I opened it and started reading from the prophet Jeremiah. I zacząłem czytać od proroka Jeremiasza. And the Lord spoke to me. I Pan przemówił do mnie. And what he said to me was very simple. I powiedział bardzo prosto. He said, I am sending you to my people. Powiedział mi tak: wysyłam cię do moich ludzi. I have now equipped you for everything you will have to do. Wyposażyłem cię teraz we wszystko. Przygotowałem cię do wszystkiego, co będziesz musiał zrobić. As long as you trust me, dopóki będziesz mi ufał, you will be able to do whatever you are asked to do. Będziesz mógł zrobić wszystko to, o co zostaniesz poproszony. I went to sleep. Poszedłem spać. The next morning I got up. Następnego ranka wstałem. And I went down for breakfast. Zszedłem na śniadanie. And you know, during the night, the Lord had changed 450 people. I wiecie, w ciągu nocy Pan Bóg przemienił 450 osób. I sat down next to my friend from the previous morning. Usiadłem tego ranka obok tego mojego przyjaciela z poprzedniego przedpołudnia. And when he said Charmanier to me, i kiedy powiedział do mnie Charmani, I turned back and said, "Chinda Ramandia, Iris." Odwróciłem się i powiedziałem w językach, odpowiedziałem mu, przywitałem go. When the lady came to hug me, I hugged her. Kiedy ta pani, starsza pani przyszła mnie przytulić, to ja przytuliłem ją. And I realized I had been changed. I wtedy zrozumiałem, że to mnie Pan przemienił. And that priest, it was Father Joe McShane. Ten ksiądz to był ojciec. His name was Father Joe. That's enough. Nazywał się ojciec Joe, ale Szkoci go znają. He died a couple of weeks ago. Kilka tygodni temu zmarł. And he was one of those priests who was controversial. To był jeden z tych kontrowersyjnych księży. He always did unusual things. Zawsze robił coś takiego niebywałego. But mostly he listened to the Lord. Ale przede wszystkim słuchał Pana. And I'm certain the reason I'm standing here today is because of him. Jestem przekonany, że stoję tutaj dzisiaj właśnie z jego powodu. Until he prayed for me and anointed me, I had no idea what God wanted me to do. Dopóki nie pomodlił się nade mną i nie namaścił mnie, to ja nie miałem najmniejszego pomysłu na to, czego Bóg ode mnie oczekuje. The following year after he prayed for me, w następnym roku po tym jak się nade mną pomodlił, I was invited to lead this very conference where he had prayed for me. Zostałem poproszony o poprowadzenie tej konferencji, tej takiej samej konferencji, podczas której się nade mną modlił. So from not liking the conference, a zatem od nielubienia tej konferencji, a year later I was leading it. Przeszedłem rok później do prowadzenia tej konferencji. And some years after that I was on our national committee and then I was president of ICRUS, etc. Kilka lat później byłem przewodniczącym Krajowego Komitetu, a potem przewodniczącym ICRUS. What I'm saying is, because of the sort of person I am, to co chcę powiedzieć, to, że ponieważ jestem taki, a nie inny, the Lord had to work in a very dramatic way. Pan musiał ze mną pracować w taki właśnie dramatyczny sposób. For most people, the Lord can call you in an easier way than that. W przypadku wielu osób Pan Bóg zwyczajnie was powoła. But I would have been mistrustful of the Lord's calling under normal circumstances. Ale ja w normalnych okolicznościach po prostu cały czas bym nie wierzył, że to Pan mnie woła. So he used a slightly crazy priest.
Więc wykorzystał takiego trochę zwariowanego księdza. And it worked. I zadziałało. Okay, let's just pause. To teraz przerwa. It's almost 3 o'clock. Jest prawie trzecia. So we're halfway. Jesteśmy już w połowie. So do you want to just stand up for 1 minute? To zapraszam was do powstania na minutkę. Stretch a little bit. Rozciągnijmy się. Right, let's when you're ready just sit down again and let's see if there are any questions that have come up so far. Gotowi, możecie z powrotem usiąść, jak się już skończycie przeciągać i zobaczmy, czy są jakieś pytania, które chcielibyście zadać. If anybody has a question that you would love to ask, please put up the hand. Gdyby ktoś... And we'll see if we can cope with it in one of the languages. Gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i zobaczymy, czy sobie poradzimy z tłumaczeniem. Yes. Tak. Language? Jaki język? Polski. Okay. Mam na imię Zygmunt i nie będę mówił o kocie, ale... My name is Zygmunt and I won't speak about a cat. Tak się złożyło, że od 2 lat jeżdżę z ewangelizacją właśnie na wyspy. But it's come that since 2 years I was going with evangelization to British Islands. Byłem zapisany na konferencję o ewangelizacji Europy, ale nie było tłumaczenia na polski. I registered for the conference about evangelization of Europe, but there was no translation into Polish. I uświadomiłem sobie, że Pan Jezus wziął kontrolę nad moim życiem. Jestem tu. This was made me in realize that Jesus took control over my life. That's why I'm here. Te słowa, które usłyszałem o służeniu Panu Bogu, bycia sługą, potraktowałem bardzo osobiście. The words that you spoken about being a servant, it was very personal to me. Zawsze mówię od 25 lat, że jestem człowiekiem od Pana Jezusa. Since 25 years I was telling everybody that I am a man of Jesus. I mam takie konkretne pytanie. So this is the question I wanna to ask. Bo znając sytuację chrześcijan na wyspie, knowing the situation about the Christians in British Islands, w szczególności Birmingham i okolice, especially Birmingham and the surrounding area, czy mógłbym liczyć ze wspólnotą Wody Jordanu na pomoc i wsparcie w dalszej ewangelizacji właśnie w Anglii, nie tylko Polaków, Anglików, ale też i Islamczyków? So could I count for some help in Britain for evangelization not only addressed to Polish people, but also to British people and to Muslims? I w tym wszystkim na zakończenie chciałem powiedzieć, że podobną historię mamy, tylko że Bóg mnie dotknął 25 lat temu, gdy byłem biznesmenem, miałem prywatną drukarnię i też byłem kierownikiem państwowej drukarni. And I would also like to tell that I had similar story that yours, because 25 years ago God called me, because I was at the time chief of a printing press. I ta historia jest podobna do twoich braci i chciałbym, żebyśmy mogli współpracować w ewangelizacji właśnie w Anglii. So your story is very similar to mine and I'd love to cooperate with you in England. Thank you. Yes. Dziękuję.
I can put you in contact with some people in Birmingham. Mogę ciebie skontaktować z ludźmi z Birmingham. Who might be able to help you? Ci ludzie mogliby pomóc. With evangelization. Z ewangelizacją. I'll do that. To tak zrobię. So give me your email. Zostaw mi tylko swój adres mailowy. Okay, we'll just move on, I think, unless there's another burning. To pójdziemy dalej. We'll move on a little bit further. Okay, so I mean, I've tried to talk about the contrast between business and Christian leadership. To teraz przyjrzeliśmy się, jaki jest kontrast pomiędzy przywództwem biznesowym i chrześcijańskim. And that it is possible to bring some Christian principles into the commercial world. Wiemy już, że można przenosić niektóre zasady przywództwa chrześcijańskiego do świata korporacji, do świata handlu. I talked about God calling us. Opowiedziałem o powoływaniu nas przez Boga, which can happen in many different ways. Które może się odbywać na różne sposoby. Whatever way God can reach us as individual people, he will use. Bóg wykorzysta każdy sposób, w jaki będzie mógł do nas dotrzeć jako poszczególnych osób. I talked a little bit about the heart of a Christian leader must be to bring people closer to Christ. I mówiłem też słówko o tym, że w sercu chrześcijańskiego lidera musi być prowadzenie ludzi do Chrystusa. I talked about servant leadership. Mówiłem o przywództwie służebnym. But the fact that sometimes you also need to take some authority. Ale także o tym, że są sytuacje, kiedy trzeba przejąć władzę. And make decisions. I podejmować decyzje. Because basically we are trying to do what the Lord is asking. Ponieważ przede wszystkim musimy robić, starać się robić to, o co Bóg nas prosi. So an essential thing for a Christian leader. A zatem najważniejsza rzecz dla lidera chrześcijańskiego is to make sure that our personal relationship with the Lord is strong. To jest, aby upewnić się, że nasza osobista relacja z Bogiem jest mocna. And we must do whatever is necessary to keep it strong. I musimy zrobić wszystko, wszystko co niezbędne, aby tę relację utrzymać taką silną. And the most important thing in our lives is our love for the Lord. A najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest nasza miłość do Boga. And it's from that love for the Lord that we minister and serve other people. I to z tej miłości, naszej miłości do Pana, czerpiemy służąc innym ludziom. I don't know whether some of you have ever seen a play and a movie which is called Fiddler on the Roof. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś sztukę albo film zatytułowany Skrzypek na dachu. The lead person in the movie was Topol. Najważniejszą osobą, główną postacią był Topol. He's Jewish. To jest Żyd. He's living in Russia. Rosyjski Żyd żyjący w Rosji. And one of his daughters is going to marry a Russian. I jedna z jego córek wychodzi za mąż za Rosjanina. When he asks her why marry a Russian? Kiedy on pyta córkę, dlaczego miałabyś wychodzić za mąż za Rosjanina? She tells him because I love him. To ona mu odpowiada ojcu, ponieważ go kocham. So Topol begins to think about love. I wtedy Topol zaczyna myśleć, rozmyślać o miłości. What is it? Co to jest? Why is it so important? Dlaczego jest taka ważna? And as he thinks about this, which he does by singing about it. I kiedy myśli o tym, a odbywa się to w ten sposób, że on śpiewa, he decides to ask his wife if she loves him. Postanawia zapytać żonę, czy żona go kocha. So he goes back from his work in the fields to where he lives. Więc wraca z pola, tam gdzie pracował, do domu. And his wife is working in the kitchen. A jego żona pracuje w kuchni.
She's been washing clothes, she's cooking food. Uprała, ugotowała. And back comes her dear husband. A tu wraca jej kochany mąż. And he says to her in a song, "Do you love me?" I pyta ją, śpiewając, czy mnie kochasz? The song goes, "Do you love me?" Tak brzmi piosenka. And she's like, "What?" A ona mówi, co? Wet hands, you know, food, clothes. Mokre ręce, tu się coś gotuje w garach, tam pranie się gotuje. And she's saying, "What are you talking about?" I ona pyta, o czym ty w ogóle mówisz? He says, "Do you love me?" Mówi znowu swoje, "Do you love me?" And she says, "I'm cooking your supper, I've washed your clothes, I've milked the cow." And she gives a long list of things she's done. Ona odpowiada, gotuję ci obiad, uprałam twoje ubrania, wydoiłam krowę i ta lista, cała litania, co ona jeszcze zrobiła. And he says, yes, 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 but do you love me? On mówi, tak, tak, jasne, to wszystko jest okej, ale do you love me? And she gives another list of things she's done. Więc ona znowu podaje kolejne rzeczy, które zrobiła. And he responds in, do you love me? A on znowu swoje, czy mnie kochasz? And she heaves a sigh. I wtedy jest westchnięcie. Stupid man. I kończy się głupi facet. And then she answers, yes. A potem odpowiada, tak. I suppose I do. Myślę, że cię kocham. And he just replies, it's nice to know. I wtedy on odpowiada, dobrze wiedzieć. It's nice to know. Dobrze wiedzieć. When you think of your relationship with the Lord. Kiedy myślimy o naszej relacji z Panem. When I travel home tomorrow. Kiedy będę podróżował jutro do domu. If the Lord says to me, Charles, do you love me? Kiedy Pan zapyta mnie, Charles, czy kochasz mnie? I say, what are you talking about, Lord? To powiem, o czym ty mówisz, Panie? I've just been in Warsaw for 4 days. Właśnie spędziłam 4 dni w Warszawie. I had a full day of committee meeting. Przez całe dnie miałem spotkania. I've done 2 workshops lasting 2 hours each. Przeprowadziłem 2 warsztaty, każdy z nich trwał 2 godziny. Signing books. Podpisywałem książki. I've done all kinds of stuff. Mnóstwo rzeczy robiłem. And he'd say, "Do you love me?" A on znowu powie, czy mnie kochasz? Because it's not about what you do. Ponieważ nie o to chodzi, co robisz. The heart of everything is your personal relationship with the Lord. W sercu wszystkiego jest twoja osobista relacja z Bogiem. And the reason I come to Warsaw and do workshops at a conference. A powodem mojej obecności w Warszawie i prowadzenia tutaj warsztatów na konferencji is because I love the Lord. Jest to, że kocham Pana. And I feel he's called me to do this work. I czuję, że On mnie powołał do tego, abym tę pracę wykonał. Now I love you as well. No, was też kocham. But I love you because I love the Lord and He loves you. Ale kocham was, ponieważ kocham Pana i On was kocha. So when we're in leadership, it's not about all the things we've done. Więc kiedy mówimy o przywództwie, to nie chodzi o to, co robimy. That those things flow out of our love for the Lord. Bo to wszystko, co robimy, te wszystkie rzeczy wypływają z naszej miłości do Pana. So we must be faithful to Him first of all. Więc po pierwsze i najważniejsze, musimy być Mu wierni cały czas. And I suppose if the Lord said to me on Monday, przypuszczam, że gdyby Pan powiedział mi w poniedziałek, I don't want you to go to any more conferences. Nie chcę, żebyś jeździł na inne konferencje więcej. I want you to spend more time at home praying. Chcę, żebyś spędzał więcej czasu w domu, żebyś się modlił. I hope I would say yes, Lord. Mam nadzieję, że odpowiem tak, Panie. I suspect what I might say.
podejrzewam, że wiem, co mógłbym powiedzieć. Is, well, I've just got this one in the United States in November. Mogłoby to być na przykład, no tak, ale właśnie mam tę konferencję w Stanach. And then I'm due to be in Poland again just after that. A potem mam pojechać do Polski. Zaraz potem. I think I should do those, Lord. Więc panie, myślę, że powinienem najpierw te dwie załatwić. And then we could talk about it again. A potem moglibyśmy wrócić do twojego pytania. Because I would feel I should do those things, you know. Bo będę się czuł tak, no jak to, no już jestem zaproszony, potwierdziłem, powinienem to zrobić. But I know in my heart the most important thing is to do what the Lord asks. Ale wiem, głęboko w sercu wiem, że najważniejsze to jest zrobić to, o co prosi Pan. So the first calling of a Christian leader is to be faithful to the Lord. A więc pierwsze powołanie chrześcijańskiego przywódcy polega na tym, aby zachować wierność Panu. And then from that we need to proclaim and live and teach and minister the gospel of Jesus Christ. I opierając się na tym, dopiero musimy głosić, żyć, być z innymi ludźmi w Ewangelii. And we will do that in whatever place he has put us. I będziemy to robić w każdym miejscu, na którym on nas postawi. And with whatever people he has given us. I wśród wszelkich osób, wśród których nas postawi. And we will serve them. I będziemy im służyć. And faithfully do what the Lord has asked us to do. I wiernie wykonywać to, czego Pan od nas oczekuje. Now some leaders are called to be more servants. Niektórzy liderzy są bardziej sługami. So you know some leaders will always see the person who is suffering and struggling. To są takie osoby, które zawsze wypatrzą osobę, która jest która cierpi, która walczy. And will go to them and try to help them. I od razu skieruje się do tej osoby i będzie próbował jej pomóc. At the other end of the leadership scale, na drugim końcu skali przywództwa, there are some leaders who will always look at the good of the whole group. Znajdują się liderzy, którzy zawsze przede wszystkim patrzą na dobro całej grupy. And will feel more called by God to serve that greater good than the individual. I zawsze będą się czuli bardziej powołani przez Boga do służenia dobru wspólnemu niż poszczególnych osób. Now that doesn't mean they don't care about the individual. To oczywiście nie znaczy, że oni się nie troszczą o te poszczególne osoby. But they have been given a responsibility which is for a larger group. Ale dostali odpowiedzialność za większą grupę. So they will help the individual. Więc będą pomagać poszczególnym osobom. But they are responsible for the bigger group. Ale odpowiedzialność ponoszą za większą grupę. You could look at Pope Francis in this respect. Tutaj moglibyśmy się wiele nauczyć od papieża Franciszka. He always has time for individual people who are in difficulty. On zawsze ma czas dla osób, pojedynczych osób, które mają trudności. He will see them, talk to them, pray for them. Spotka się z nimi, będzie z nimi rozmawiał, pomodli się z He nimi. Will serve them. Będzie im służył. He has taken an immigrant family into the Vatican. Zaprosi rodzinę imigrantów do Watykanu. He met with that lady in America who had refused to marry a homosexual couple. W Ameryce spotkał się z panią, z urzędniczką, która odmówiła udzielenia ślubu parze homoseksualnej. And had spent 6 days in prison because of it. I spędziła w więzieniu w związku z tym 6 dni. He was not making a statement about homosexuality. Nie wydał żadnego oświadczenia na temat homoseksualizmu. He was pastorally speaking to somebody who had followed their Christian conscience. On zwyczajnie po pastersku rozmawiał z kimś, and kto price. Wypełniał słowo and i zapłacił cenę tego wypełniania. So he was just reaching out to somebody in need. Więc tak naprawdę wyciągnął rękę do kogoś, kto był w potrzebie.
But Pope Francis knows very well that his big job is the church. Papież Franciszek bardzo dobrze wie, że jego takim polem, obszarem jego odpowiedzialności, wielkim obszarem odpowiedzialności jest Kościół. So he is achieving this balance. I on bardzo dobrze umie zbilansować between care for individuals and the big picture. Troskę o poszczególne osoby i ten wielki obraz całego Kościoła. And he's a good example of doing that. I jest bardzo dobrym przykładem powodzenia tego bilansowania. So now I want to just move on as we head towards the end. We got a bit longer. Nie będzie już wiele do powiedzenia, zbliżamy się do końca. I want to talk for just a minute or two about the heart of a leader. Minutkę lub dwie chciałbym opowiedzieć o sercu przywódcy. The first question we have already looked at. Pierwsza kwestia już została przez nas poruszona. Which is, do you love the Lord and are you rooted in Christ? Pierwsza kwestia była taka, czy kochasz Pana i czy jesteś w Nim zakorzeniony? The second question, which we have not really looked at. Druga kwestia, czy drugie pytanie, któremu się jeszcze nie przyglądaliśmy, is, do you love the Lord's people? To jest takie, czy kochasz Boży lud? Do you really love the Lord's people? Czy naprawdę kochasz Boży lud? Do you have time to give to the Lord's people? Czy masz czas, który możesz dać Bożemu ludowi? Do you want them to grow spiritually? Czy chcesz, aby Boży lud wzrastał duchowo? Do you love all the Lord's people? Czy kochasz wszystkich ludzi Pana? Not just the nice ones. Nie tylko tych miłych. But all of them. Ale wszystkich. Because that's what we're called to do as leaders. Bo tak naprawdę do tego Pan nas powołuje, kiedy jesteśmy przywódcami. We can't really say, well, I like these ones. Nie możemy tak naprawdę powiedzieć, tych tutaj lubię. But I'm not so keen on those. Ale za tymi nie przepadam. That's a human response. To byłoby takie ludzkie. I can identify more easily with these ones. Lepiej się utożsamiam z tymi tu. But I need to ask the Lord to give me a real love for those ones as well. Ale potrzebuję prosić Pana, aby dał mi prawdziwą miłość także dla tych po tej stronie. And this is a process. A to jest proces. Doesn't always happen instantly. Nie zawsze dzieje się to natychmiast. But we have to be as loving to the most irritating people. Ale musimy być tak kochający nawet dla tych najbardziej irytujących ludzi. As we are to the most cooperative and helpful people. Jak jesteśmy kochający dla tych, którzy są najmilsi, najbardziej sympatyczni i najlepiej się z nimi współpracuje. And the Lord will show us how to love them. A Pan pokaże nam, w jaki sposób kochać tych innych. If our hearts want to do that. Jeżeli nasze serca chciałyby, są gotowe to zrobić. We had a prayer meeting that met in our home for 27 years. Spotykamy się w grupie modlitewnej od 27 lat. It was an ecumenical group. To była wcześniej grupa ekumeniczna. About 60% Catholic, 40% Protestant and Pentecostal. 60% mniej więcej katolików i 40% protestantów i zielonoświątkowców chyba. A lady started coming to the prayer group. Zaczęła przychodzić do nas pewna pani. She was about 70 years old. Mniej więcej 70-letnia. She was a nightmare. To był prawdziwy koszmar. And the reason she was a nightmare was because she could not stop talking. A koszmarem była dlatego, że nie mogła przestać mówić. So she didn't understand when you were worshiping the Lord, it wasn't a good time to start talking. Nie mogła zrozumieć, że kiedy uwielbiamy Pana, to nie jest najlepszy moment na to, żeby zacząć mówić. So you'd sing a really good worship song and then there was a slight pause before you sang the second one. Więc śpiewamy cudną piosenkę uwielbieniową. Jesteśmy w niebie prawie.
And she przed drugą pieśnią. She said, "Nevada, you've no idea what happened to me when I went shopping this morning." I ona w tej przerwie mówi, a nie macie pojęcia, co mi się przydarzyło dzisiaj, kiedy pojechałam do centrum handlowego. And everyone like, a każdy mówi, o. And all through the prayer meeting, she kept talking. I ona przez cały czas trwania spotkania modlitewnego nie przestawała mówić. So I tried talking to her afterwards. Spróbowałem porozmawiać z nią po spotkaniu. You know, Francis, we're so happy you come to the prayer group. Powiedziałem jej, Francis, jesteśmy tacy szczęśliwi, że dołączyłaś do naszej grupy modlitewnej. It's just that really the things you talk about, we should talk about during coffee afterwards. Tylko, że te rzeczy, o których opowiadasz w trakcie spotkania modlitewnego, to są tak naprawdę tematy, o których powinniśmy mówić na kawie, po spotkaniu. It's not really very good to talk about it all during the meeting. Tak naprawdę nie jest za dobrze mówić o tym przez cały czas w czasie spotkania. And she said, "Oh, I'm so sorry." I powiedziała, ojej, tak mi przykro. And then she'd do exactly the same thing next week. Ale za tydzień zrobiła dokładnie to samo. So I said to the Lord, what am I supposed to do about Francis? Więc zapytałem Pana, co ja mam zrobić z Francis? I mean, she's ruining the prayer meeting. Ona rozwala spotkania modlitewne. And the Lord gave me the idea that we should pray that she would fall asleep. I Pan poddał mi taki pomysł, że powinniśmy się pomodlić o to, żeby ona zasnęła. So the leadership team. We started arriving at the prayer meeting even earlier than normal. Więc w grupie współodpowiedzialnych zaczęliśmy się spotykać jeszcze wcześniej przed spotkaniem modlitewnym. And we asked the Lord to give Francis the gift of sleep. I prosiliśmy Pana o to, aby dał Francis dar snu. Now the first time we did that. Za pierwszym razem jak to zrobiliśmy. Francis came to the prayer meeting. Francis pojawiła się na spotkaniu modlitewnym. We sang the first worship song. Zaśpiewaliśmy pierwszą pieśń uwielbieniową. Francis was fast asleep. Francis zasnęła. She woke up after the final hymn. I obudziła się dopiero po ostatniej pieśni. She used to come every week to the prayer meeting. Przychodziła co tydzień na spotkanie modlitewne. She fell asleep at the beginning and she woke up at the end. Zasypiała na początku i budziła się na końcu. And she told us what a good time she always had. Zawsze nam mówiła, jak świetnie spędziła ten czas. And how the Lord really ministered to her. I czy Pan rzeczywiście jej służył. So we had this for 5 years and then she died. Przez 5 lat tak było, potem umarła. But she loved coming to the prayer meeting. Ale uwielbiała przychodzić na spotkania modlitewne. And we had shown her nothing but love and friendship and prayer to go to sleep. A my okazaliśmy jej nic więcej, tylko miłość, przyjaźń i modlitwę o to, aby zasnęła. The Lord will normally show us how to minister to people who are a problem. Pan zawsze pokazuje nam, w jaki sposób obcować, czy przebywać z ludźmi, co robić z ludźmi, którzy stanowią problem. And we need to do that. I my wtedy musimy to zrobić. So do you love whoever you receive in your meetings? A zatem pytanie jest następujące. Czy kochacie wszystkich, którzy przychodzą, kogo otrzymujecie na spotkaniu modlitewnym? The next question for all leaders is, can you work as part of a team? Następne pytanie dla przywódcy to jest, czy możesz i czy umiesz pracować jako część zespołu? Leadership should be a team experience. Przywództwo to powinno być doświadczenie zespołowe. We all have different gifts. Wszyscy otrzymujemy różne dary. And together we have all the gifts we need. A wszyscy razem, zebrani, łącznie, mamy te wszystkie dary, które są potrzebne. So in this prayer meeting we had for so many years. Na tych spotkaniach modlitewnych, na których się spotykaliśmy przez tak wiele lat. We had people who were good at leading worship. Mieliśmy ludzi, którzy byli dobrzy w prowadzeniu uwielbienia. We had people with strong prophetic gifts. Mieliśmy ludzi, którzy mieli mocne dary prorockie. We had people who could love people into new life.
mieliśmy ludzi, którzy potrafili kochać ludzi i prowadzić ich do nowego życia. We had people who could teach. Mieliśmy ludzi, którzy świetnie nauczali. Between us we had a lot of gifts. Wśród nas było wiele darów. And when somebody was missing from the meeting, a kiedy kogoś nie było na spotkaniu, we would notice that. Zauważaliśmy to szybko. And the Lord would use somebody else for what they would normally have done. I Pan darował nam jakby inną osobę, która wypełniała tę rolę, która normalnie była pełniona przez osobę, której nie było. So as a team we worked very well together. Jako zespół bardzo dobrze razem pracowaliśmy. And also it helped us when we were discerning important questions. To także było bardzo pomocne w rozeznawaniu pewnych kwestii. I mean, I'm a certain kind of person. Ja jestem jakiś konkretny, tak? Mam jakieś swoje cechy charakteru. You're probably sitting there thinking, yes, we know. Prawdopodobnie siedzicie tam i myślicie, no tak, to wiemy. There are other people in our group who are very different. Inne osoby w naszej grupie modlitewnej są zupełnie różne ode mnie. And together we provide quite a good balance. I razem w sumie tworzymy taki zrównoważony układ. If there were six of me in the leadership team, it would be a nightmare. Gdyby było sześciu takich jak ja w naszym zespole odpowiedzialnych, to byłby koszmar. We really need each other. My naprawdę potrzebujemy jedni drugich. Are you teachable? Czy łatwo się uczycie? Or do you think you know everything? Czy raczej myślicie, że wszystko wiecie? Or can the Lord still teach you through other people and other experiences? Czy Pan może was czegoś nauczyć poprzez inne osoby albo doświadczenia? It's essential to remain teachable. To jest bardzo ważne, aby pozostawać gotowym na nauczenie się czegoś nowego. When we stop being teachable, what we're saying is we are like God. Kiedy nie jesteśmy gotowi na to, żeby się czegoś uczyć, to tak jakbyśmy mówili, jesteśmy jak Bóg. We don't need to learn anything new. Już nie potrzebujemy nauczyć się niczego nowego. So are you teachable and can you accept authority from other people? A zatem, czy jesteście gotowi uczyć się nowych rzeczy i czy potraficie zaakceptować władzę innych ludzi? Anybody who exercises authority, każdy kto wykonuje władzę, has to be able to accept authority. Powinien być gotowy na to, aby przyjąć czyjąś władzę. And has to be accountable to somebody or some group of people. I powinien być gotowy, żeby także służyć pod kimś innym. Otherwise you become the equivalent of a spiritual dictator. W innym przypadku pozostaniemy tylko duchowymi dyktatorami. Which is extremely dangerous. A to jest bardzo niebezpieczne. You need to be under authority and to accept authority. Powinniśmy akceptować autorytet, władzę i być pod czyjąś władzą. And do people follow you? I jeszcze jedno pytanie. Czy ludzie idą za tobą? And your leadership team. I za twoim zespołem przywódców. Are you productive for the kingdom? Czy jesteś, czy przynosisz korzyści, zyski Królestwu Bożemu? Are things growing where you are? Czy tam, gdzie jesteś, następuje wzrost? Are people coming closer to the Lord? Czy ludzie zbliżają się do Pana? Have the numbers increased or decreased? Czy ich liczba, the gifts they need? Ale grupa przywódców będzie w sumie miała wszystkie dary, których potrzebują. And if there is a gift missing that you feel you need in your leadership group, i kiedy będzie brakowało jakiegoś daru w twojej grupie, w twoim zespole przywódców, pray for it. Po prostu módlcie się o to. And the Lord may give it to one of you.
i Pan może dać ten dar jednemu z was. Or a new person may show up who has that gift. Albo może przyjść nowa osoba, która będzie tym darem właśnie obdarowana. The third word we had from Johannes was courage. Trzecie słowo, które usłyszeliśmy od Johannesa, to była odwaga. Often people look at leaders and think, oh, they have an easy life, they just decide what to do and they do it. Często ludzie patrzą na liderów i mówią, o, ten to ma fajne życie, tylko sobie decyduje. They don't see the courage that is sometimes needed to do things. Ale ludzie nie widzą tej odwagi, której liderzy potrzebują po to, aby pewnych rzeczy dokonywać. They don't see the struggles that we have had. Nie widzą walki, którą musieliśmy przejść. They don't know that in order to do the Life in the Spirit seminar in your parish, you have spent 3 years arguing with the parish priest. Nie wiedzą na przykład tego, że żeby przeprowadzić seminarium odnowy życia w Duchu Świętym w naszej parafii, poprzednie 3 lata spędziliśmy na tym, żeby kłócić się z proboszczem o to, żeby proboszcz pozwolił na to. Actually, I should change the word arguing. Właściwie to powinienem tutaj zmienić to słowo kłócić. And let's say sharing deeply with your parish priest. I powinienem użyć innego terminu, mianowicie dzieląc się głęboko swoim zdaniem z proboszczem. And it's only possible now to do the seminars because Pope Francis has asked for it. A teraz papież Franciszek poprosił o seminaria, w związku z tym jest dużo łatwiej je organizować. So after your 3 years of discussion, your parish priest has now said, oh well, if the Pope wants it, I suppose we better have it. Więc teraz po 3 latach gorących dyskusji nagle proboszcz mówi, no dobra, no skoro papież o to poprosił, no to zróbmy to. But you have had the courage to keep pushing on this question. Ale ty miałeś odwagę popychania ciągle tego tematu do przodu. Those were 3 important words. To były bardzo ważne 3 słowa. Okay, let me close or finish with something very simple. Zakończymy bardzo prosto. One of the challenges for leaders is to look for the next generation of leaders. Jednym z wyzwań, które stoją przed przywódcami, to jest czekanie i patrzenie w przyszłość tak, żeby zobaczyć, jaka będzie sytuacja przyszłych liderów. Just because we are leading today does not mean we will do that forever. To, że dzisiaj jesteśmy przywódcami, nie oznacza, że będziemy nimi w przyszłości, na zawsze. Please God. Panie, proszę. So we need to be looking for the next generation. Więc tak naprawdę musimy szukać następnej generacji przywódców. And this means we need to see the next generation with the eyes of faith. A zatem musimy patrzeć na następne pokolenie z oczami wiary. We have to see what they can be, not necessarily what they are today. Musimy umieć zobaczyć, jacy mogą być, a niekoniecznie widzieć ich takimi, jakimi są teraz. And then we have to train and help them. No i potem musimy ich szkolić i pomagać im. Give them opportunities to grow. Dawać im możliwości wzrostu. Provide them with chances to lead things. Pozwalać im prowadzić pewne rzeczy. Sometimes it will not be very good. Czasem to nie wyjdzie, to nie będzie dobrych wyników. But they have to learn. Ale jakoś się muszą nauczyć. We need to offer them experience of what leadership is about. Musimy im dać doświadczenie poczucia tego, czym jest przywództwo. We have to surround them with intercessory prayer. Musimy ich także otoczyć modlitwą wstawienniczą. As leaders, we should always have intercessory groups that pray for what we are doing. Jako przywódcy musimy mieć zawsze grupę modlitwy wstawienniczej, która modli się za to, co robimy. People who are committed to praying for the ministry. Ludzi, którzy są powołani do tego, aby modlić się za to, co się dzieje. I remember a parish priest in England who did something really incredibly valuable in his parish.
Pamiętam takiego proboszcza w Wielkiej Brytanii, który zrobił coś bardzo wartościowego dla swojej parafii. He had a very normal parish. To była normalna, zwykła parafia. And there were a lot of old people in his parish. I bardzo dużo starszych osób tam było. Many of them who couldn't go out of the house very easily. Wiele z tych osób miały trudności z wyjściem z domu. They had problems with their health or their walking or something. Mieli problemy zdrowotne albo nie mogli chodzić, takie tam. And he wanted to draw them into the life of the parish. A chciał pociągnąć te osoby, wciągnąć do życia parafialnego. But sometimes they couldn't even come to mass on Sunday. Czasem nawet te osoby nie mogły przyjść na mszę w niedzielę. So he made a very nice card. Przygotował taką kartę, karteczkę. Picture of the Lord. Obrazek Pana. And it said underneath that, I hereby appoint you an official intercessor for the parish of St. Joseph. Przy wizerunku Pana były takie słowa: ja tutaj oficjalnie powołuję cię jako wstawiennika w parafii. And then he would write their name. I tam było wpisane nawet imię i nazwisko tej osoby. And then underneath that, the person would write, I agree to be an official intercessor for the parish of St. Joseph. I pod spodem ta osoba miała napisać, zgadzam się na bycie oficjalnym wstawiennikiem w parafii Świętego Józefa. And I promise to pray the rosary 3 times every week for the parish intentions. I obiecuję, zobowiązuję się do odmawiania różańca 3 razy w tygodniu w intencjach parafii. And then they could sign it. I mogli podpisać. And then the parish priest visited all the elderly people at home. Ten proboszcz odwiedzał wszystkie te starsze osoby w ich domach. And he asked them, would you agree to be a parish intercessor? I pytał, czy zgodziłbyś się być takim oficjalnym wstawiennikiem naszej parafii? And if they said yes, he would say, how much prayer can you do each week? Jeżeli dana osoba wyrażała zainteresowanie, to wtedy on pytał, ile modlitwy możesz ofiarować w ciągu tygodnia? Maybe it was just 3 Hail Marys. Być może to były tylko 3 zdrowaśki. Maybe it was half an hour every day. Może to mogło być pół godziny codziennie. Whatever it was written on the card. Tak czy inaczej, zawsze to było zapisane na tym obrazku. He told them that you do the prayer that you have agreed. I mówił im tak, ty zajmij się modlitwą, do której się zobowiązałeś. And when we have the intercessions at our Sunday Eucharist, a kiedy będziemy się modlić, będzie modlitwa podczas naszej mszy niedzielnej. I, the parish priest, will decide what all the intercession is going to be for. To ja będę decydował jako proboszcz, w jakiej intencji będziemy się modlić wstawienniczo. So after they had the intercessory prayers, więc kiedy oni się modlili tak stawienniczo, he would finish them by saying, and all the intercessors praying at home. I kiedy modlili się i była modlitwa powszechna, to kończył takim sformułowaniem, że wszyscy wstawiennicy, którzy modlą się w domach, there are 120 of them. 120 osób. All their prayers I will join with the intercessory prayers from the parish. Dołączam te ich modlitwy do modlitw tutaj, do intencji, w których się modlimy tutaj w parafii. And this week all our prayer is for the parish school. I na przykład dzisiaj wszystkie nasze modlitwy są poświęcone intencji szkoły parafialnej. And we offer all this to you, Lord. I to wszystko Tobie, Panie, ofiarujemy. And people were asking the priest to make them parish intercessors. I ludzie prosili księdza o to, aby uczynił ich takimi oficjalnymi wstawiennikami. And I remember once I had a very difficult situation with a bishop. Któregoś razu miałem bardzo trudną sytuację w relacji z biskupem. It does happen occasionally. Czasem się zdarza. And he didn't see something that was very important in his diocese.
nie widział czegoś, co było bardzo ważne w jego diecezji. And I was talking to this parish priest. I rozmawiałem właśnie z tym proboszczem, o którym mówiliśmy przed chwilą. And he said, Charles, is there anything that we could pray for in our intercessions for you? I proboszcz powiedział do mnie, Charles, jeżeli cokolwiek jest takiego, nad czym moglibyśmy się pomodlić w gronie naszych wstawienników. I told him I have a problem with this bishop who refuses to even look at this important question. I powiedziałem mu, mam ten problem z biskupem, który odmawia jakiegokolwiek wglądu w tę sprawę, która jest taka ważna. He said, I will give you our parish intercessor's prayer next Sunday. I wtedy proboszcz powiedział, oddaję w tej intencji naszą modlitwę w przyszłą niedzielę. So the next Sunday he simply said, the prayer today from our intercessors is for a special personal friend and a problem he is facing. Więc tej następnej niedzieli powiedział po prostu tak, że dzisiejszą modlitwę oddajemy w intencji potrzeby jednego z moich bliskich przyjaciół, który ma pewien problem. 9 o'clock the next morning, Monday. O 9 rano w poniedziałek następnego dnia. I get a telephone call from the bishop with whom I have the problem. Dzwoni do mnie biskup, ten z którym miałem ten problem. Charles, I want to apologize to you. Charles, chciałbym cię przeprosić. I have been very stupid about this question. Nie byłem mądry w tej kwestii. You are completely correct. Masz absolutnie rację. I would like to come and visit you during the week and we can find a solution. Chciałbym przyjechać do ciebie w ciągu tygodnia, spotkać się i poszukać rozwiązania. Should I have been surprised? Czy powinienem być zaskoczony? Not really. Nie bardzo. About 200 people had prayed for me for this purpose. Jakieś 200 osób modliło się w tej intencji. Let me finish. Dobra, skończymy. Surround the next generation with intercessory prayer. A zatem otaczajmy następne pokolenie przywódców modlitwą stawienniczą. And set them free to worship God in the ways they want to worship God. I pozwalajmy im, dajmy im dowolność wielbienia Boga w taki sposób, w jaki chcą Boga wielbić. So when they sing monotonous, boring songs many times. Na przykład, jeżeli śpiewają monotonne pieśni, wielokrotnie je powtarzając. You smile and praise God for them. Trzeba się uśmiechać i wielbić Boga za nich. When they sing songs most people have never heard of. Kiedy śpiewają takie pieśni, których większość ludzi nie słyszała nawet. Because they were only written the day before yesterday. Ponieważ powstały dopiero dwa dni wcześniej. Just try to join the worship as best you can. Po prostu starajcie się włączyć w uwielbienie tak, jak najlepiej potraficie. And praise God for these innovative young people. Wychwalajmy Boga za te osoby, młode osoby, które wnoszą tyle nowości. And set them free to be themselves. I pozwólmy im być sobą. Because the day will come when they are the leaders. Ponieważ przyjdzie taki dzień, kiedy to oni będą przywódcami. And what we are doing is we are the intercessors at home. A my będziemy tymi wstawiennikami w domu. Praying 3 Hail Marys a week for the parish. I będziemy odmawiali 3 Zdrowaś Mario w ciągu tygodnia za parafię. Not able to do very much anymore. I nie będziemy już w stanie zrobić wiele więcej. And these are the leaders that we are serving. I to takim liderom będziemy wtedy służyć. For the glory of God. Na chwałę Pana. And for the coming of His kingdom. I Jego Królestwa. Thank you to the translators. Dziękujemy za tłumaczy. Dziękuję Wam. Thank you for being such a good, attentive audience. Dziękuję Wam za to, że byliście taką dobrą ziemią, glebą, na którą padały moje słowa. And Lord, bless the rest of our time at this conference, we pray. Niech Pan pobłogosławi resztę naszego czasu na tej konferencji. And use us to extend your kingdom wherever we are for your glory. Amen. Panie, amen. Wykorzystaj nas na chwałę Twojego Królestwa.
Hello everyone. I'm at a conference in Warsaw, which is for the European Charismatic Renewal, which has been very good and very enjoyable. And I'm really looking forward to coming back to Poland. This time it will be in November, the 21st, when I'm coming for a faith conference. And I'm really looking forward to that and hoping to see lots of you there. And I'm sure we'll have a wonderful weekend together, inspired by the Holy Spirit and guided by Him. And it'll be a real blessing for all of us. So pray for the conference, and I really hope you'll feel that you can come to it, and I look forward to seeing you there. So until then, God bless you, and keep it in your prayers.